Liczba księży na całym świecie rośnie. Największy wzrost liczby powołań odnotowują jednak Afryka i Azja. W 2018 roku na świecie było ponad 414 tysięcy księży. W Europie liczba księży spadła o 8%. Centralne Biuro Statystyki Kościoła podało dane dotyczące powołań z lat 2013-2018. Wzrasta liczba księży diecezjalnych, maleje natomiast liczba powołań do zakonu. Widać wyraźnie tendencje spadkowe powołań w Europie czy w Ameryce Północnej. Natomiast optymistyczne znaki dochodzą do nas z Afryki, z Azji czy z Ameryki Południowej. Komentuje ksiądz profesor Jan Machniak. W Afryce i Azji obecnie jest blisko 26% całego duchowieństwa na świecie. Te kraje, które do tej pory były uznawane tradycyjnie za kraje misyjne, przynoszą już jakby pierwsze owoce w postaci powołań kapłańskich czy zakonnych. Z kolei sytuacja w Europie czy Ameryce Północnej jest niepokojąca. W Europie liczba zgonów księży jest wyższa od liczby święceń o prawie 15 tysięcy. To jeden z czynników spadku liczby księży na starym kontynencie. Bo tradycyjnie Europa była źródłem misjonarzy na cały świat. Wszystkie zakony XIX-wieczne, które powstały w XIX wieku, wysyłały misjonarzy do Afryki, do Azji. I to pokazuje też, na co zwraca uwagę Ojciec Święty Franciszek, że Europa się starzeje. Słabnie też świadomość Europejczyków, dodaje ksiądz profesor. Przykładowo w Polsce ponad 90% osób jest ochrzczonych, jednak to nie przekłada się na powołania. Nasze seminaria stają się w tej chwili puste czy pustawe, pustoszeją. Po tym wielkim boomie lat 80., kiedy na stolicy Piotrowej zasiadał święty Jan Paweł II, po ogromnych ilościach powołań w naszych seminariach dzisiaj przychodzi refleksja, co mamy zrobić. Dlatego potrzebna jest modlitwa oraz świadectwo księży heroicznych i bohaterskich, zwraca uwagę ksiądz profesor Jan Machniak, pomimo trudnych słów i opinii, które dziś padają w stronę Kościoła.